Siemano, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Tapsa w Minecraftie, czyli tej mapy, gdzie walczymy sobie różnymi jednostkami i od razu sobie przygotowałem na dzisiaj jednostki, którymi będziemy się bawili, jako że dość długo mi to zajmowało w poprzednim filmie, także od razu możecie łapę w górę zostawić, bo później pewnie zapomnicie, a na pewno wiecie, że wam się film, film spodoba, nie film, tylko film. Dobra, tu są niebieskie jednostki, także możemy ruszać. Nic się kompletnie nie zmieniło, bo w sumie ten odcinek na nagrywam niedługo po tamtym, także nie dostajemy żadnych nowych wieści, żadnych nowych informacji, które chciałbym Wam przekazać. A może to i dobrze, bo ostatnio 5 minut nad tym mniej więcej spędziłem. Zobaczcie, tutaj mamy tak: Nuba, Pro, Grubasa, Minotaura, dowódcę Giganta, Centaura, Szajgaja, Szamana, żywą zbroję, Speracza, Twoją starą, spowalniającego maga, trującego maga, nocnego maga. E, tu jest Minotaur, Szaman, żywa zbroja, Topornik, Dynio, głowy, Iron Fist, Mroczny Mistrz, Ninja, Mechaniczny Rycerz, Rycerz. D Wilków Noob i pro. zobaczymy jak to się będzie wszystko tutaj działo i wiecie co chciałem sprawdzić pewną rzecz, która jednostka tak naprawdę jest najmocniejsza, bo na razie szczerze mówiąc tego, tego nie wiemy dowódca czekajcie wezmę te jednostki, które według mnie będą najsilniejsze. I zaraz się przekonamy. Grubas na pewno i Pro. Ok, to będą najsilniejsze jednostki. Ok, Gigant ma 1300 HP, spoko. Dowódca ma 20 HP. Dowódca się wydaje, że powinien mieć troszkę więcej, ale on chyba daje wszystkim jednostkom wokół e, spida. To jest bardzo fajny pomysł. Tak, jak mi się wydaje, że to przez tego dowódca jest. Za chwilę się przekonamy, czy ten Speed będzie. I nie, Speeda nie ma, czyli dowódca daje, tak jakby, morale, podwyższa. ej, to jest naprawdę spoko pomysł. Twoja stara. No, twoja sara ma 10 HP. No okej, okay. nie, nie jest może ta silniejsza. Grubas. Grubas ma 200 HP, czyli też jest koksem i Pro. Pro ma HP też 200, czyli tak naprawdę gigant gigant Pro i Grubas to są najsilniejsze jednostki dostępne w grze. Spoko, za chwilę sobie zrobimy taką bitwę może, gdzie na przykład damy 100 Pro kontra jeden gigant. Ej, to powinno być, to powinno być fajne. Po drugiej stronie damy mechanicznych rycerzy dużo? Dobra, tak, tak żeby po prostu to jakoś wyglądało. Oh, shit. Dobra, to będzie, ej, to, to będzie fajna bitwa, bo oczywiście jedyną jedyną jednostką, która będzie się opierała, jest oczywiście gigant. Dobra, rozpoczynamy bitwę i zobaczymy. Okej, okay, czyli on rzeczywiście daje buffa tym wszystkim jednostkom i wow, ej, giganta, zobaczcie, jego się Chciałem powiedzieć, że jego się nie da zabić. <laughs> Ale mechaniczny rycerz po prostu wpadł na taki pomysł. Kurde, po co my mamy się z Zibi bić, skoro możemy ich po prostu z tej mapy zrzucić? Także dowidzicie, no, że tak to wyglądało. Przydałoby się też um, jakby zapobiec takim rzeczom. Chociaż nie, w normalnym tapcie też coś takiego jest, że jednostki, jednostki mogą spadać. Także zaraz weźmiemy sobie, ustawimy 100 Pro. O, gdzie to jest, pro tutaj i gigant, tak kajtek, kajtek, w ogóle nie zauważyłem pewnej rzeczy, o której chciałem wspomnieć, że um, normalnie na jednostkach mamy na przykład kto jest autorem jednostki i tak dalej i tak dalej, a tutaj mamy całą frakcję nieumarli wymyślił MTF generał Maxu, także ciekawostka taka dobra, możemy ruszać, wszystko już nam się Zresetowało, mam nadzieję. E, rozpocznij bitwę, niebieskie jednostki i to będzie pro, czyli ich musi być koło setki. Dobra, po powiedzmy, że. O kurde. No, oczywiście, flotar musiał coś popsuć. E, nie mam w ogóle pieniędzy. Muszę coś z tym zrobić zaraz. Gdzie jest Pro? Niebieski, niebieski pro. Gdzie ty jesteś? E, bank. Czekajcie. YouTube to powinno być. Tak mi się zdaje. 30 w ogóle dolarów kosztuje Pro, który ma 200 HP. Nie wiem, czy to jest dobra cena na taką jednostkę, ale spoko. Może on rzeczywiście w ogóle 30 dolarów idealnie mi się udało odłożyć, znaczy zabrać. Ale może to tak powinno być. W sumie nie będę się, nie będę się wypowiadał, bo nie wiem, jak, jakie te jednostki mają po prostu stacy, prawda? Teraz powinno być wszystko spoko. Także nawet bez cięcia. Raz, dwa ułożę te jednostki, przynajmniej będziecie widzieli po raz pierwszy jak, jak to robię. Powiedzmy, że ich jest 100, ok? Żeby już. <laughs> nie, ben, nie będę tego liczył. E, wiem, że mniej więcej muszą być trzy rzędy, żeby było, była ich setka, także em, także powinno wyjść spoko. Dobra, jeszcze troszeczkę mi brakuje. Pyk, pyk, tylko nie może być nigdzie. O, zawsze, zawsze muszą być. E, zawsze muszą być te jednostki ładnie położone. Trzeci rząd, z tego co wiem, ma nie być pełny. Także zrobimy coś takiego. Powiedzmy, że jest ich setka, ok? E, I teraz weźmiemy sobie giganta. Tylko chciałbym uniknąć tej sytuacji, e, gdzie oni po prostu zrzucą tego giganta. Jeden gigant. Jezu, jaki on jest ogromny. Oh, fuck. Złacią spojrzeć. no co wy jesteście moimi przeciwnikami. Jestem pieprzonym gigantem. Wszystkich mogę pokonać. Dobra. Także ruszamy, ruszamy z powrotem. Właśnie, jeżeli chcecie więcej odcinków Stapsa w Minecrafcie, czyli tej mapy, bo to oryginalny pomysł był taki, że jest taka Gra Totalia Curate Battle Simulator i po prostu na podstawie tego Frost zaczął, zaczął rozwijać właśnie taką mapę. No i zobaczcie, gigant. O nie, oni go zrzucą. Także to jest, to jest słabe. To jest słaba walka. Zastanawiam się, co można by było zrobić. Okej, okay. z jednym gigantem sobie poradzili. Za chwilę sprawdzimy to, jak to będzie wyglądało, jeżeli tych gigantów będzie troszeczkę więcej. Pa Halo, przeskakujcie szybciutko. A, oni zaczynają, zaczyna ich chyba teleportować na ich tą, ee, na ich, na ich pole, znaczy na ich ten, połowę. Jeszcze dwójka została. Halo, ostatni flotar. Dziękuję bardzo. Hmm, rozpocznij bitwę. Teraz weźmiemy troszeczkę i więcej tych gigantów, bo to jest naprawdę fajniutka jednostka. Taki wiecie, ostateczny ultimate boss. Właśnie, wiem, że w Tapsie jest... W Tapsie też jest taka jednostka Chicken Man, o, Chicken Man. To, to też może być ciekawy pomysł. W ogóle widziałem, że tam dużo, dużo fajnych pomysłów pisaliście pod poprzednim filmem, właśnie, żeby wykorzystać modny, na przykład nie jest władcy piersieni, bo tam są na przykład Uruk Hai albo inne trole jakieś. Kurde, zobaczcie, niby giganty. Giganty powinny to wygrywać, ale jednak nie dają sobie rady. Ja pierdzielę ile tych gigantów DMO? O, nic kompletnie. Także teraz zrobimy to w troszeczkę innym stylu. Oczywiście damy trochę więcej e, jednostek pro, bo one się troszeczkę, e, no, jest ich teraz mniej. Czekajcie, damy sobie powiedzmy dowódca. Nie, no dobra, to ma być pro, także niech będzie sobie pro. Ilu, ilu was tutaj jest, chłopaki? No, do, dość mało, także par, parę jednostek dorobimy im. Może będzie teraz idealnie 100, może będzie nawet więcej niż 100, ale po drugiej stronie, uwaga, uwaga, damy teraz inne jednostki. Czyli damy tak, gigantów trzech, to będzie trzech gigantów. Ehm, Nubków, czyli takich mat ich będzie. Ej, nie, 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 o kurde. Oni naprawdę po 6 biją. Czy to jest normalne? O, flotar się spadł. Dobrze, giganty, kurde, dobrze. To mi się podoba. Dobra, wracajcie, wracajcie na swoje miejsce. Dowódca mm, Grubas Noob. Powiedzmy, z Noobków możemy stworzyć taki mały, mały oddział. Oczywiście Nubem jest Matyniu. Jeżeli ktoś nie oglądał serii, Pro versus Noob polecamy. Znaczy polecam, bo to jest właśnie seria map, które sobie gramy właśnie z Matyniem. Wyzwań i tak dalej, i tak dalej. Twoja stara nie pro szaman. O, mogę magów dać. Spowalniający mag, trujący mag, nocny mag. E, coś tu jest jeszcze? Nie. Ale ciem Nocny mag, jak wygląda. O, kurde. Nocny mag wygląda tak. Trujący mag wygląda w ten sposób. E, spowalniający mag wygląda. E, mam, mam nadzieję, że z tobą jest wszystko ok, kolego. I szaman. Wow, a nie, szamana w sumie pamiętam. Dobra, weźmiemy paru szamanów, żeby oni byli jakby e, mogli, mogli, mogli bez problemu sobie e, ci, ci, ci nocni magowie bez problemu, wiecie, żeby pozabijali, tak? E, żywa zbroja. Damy jedną żywą zbroję. A co mi tam, kurde? Jedna żywa zbroja, który będzie głównym dowódcą, chociaż no, on nie w sumie gigant ma więcej HP, ale żywa zbroja też dużo bije, także to powinno być w miarę wyrównane. Jeszcze może dołożę Pal... nie, parę jednostek, które nie będę dokładał i zobaczymy teraz jak to po prostu wyjdzie rozpocznij bitwę i o kurde, ale się rzucili co tu się odpieprza o oh, fuck, chyba nie, wiecie co jednak cały czas jest um, ich za mało i tak, no i, no i pro znowu wygrywają a pamiętajcie, że oni kosztują chyba ze 30 dolarów także to jest coś po prostu coś nie, wie... nie nawet nie wiem jak to skomentować ale widzę, że Pro cały czas sobie dobrze radzą. Dobra, trzeba będzie zrobić jeszcze większą armię z wykorzystaniem innych, troszeczkę innych jednostek. I weźmiemy na przykład. O nie, dobra. Powiedzmy, że dajemy im jednego Pro, więcej nie... na więcej nie zasługują. Teraz musimy poczekać po prostu, aż te wszystkie jednostki się przeteleportują na drugą stronę tej barykady, bo tutaj jest blok bariery. Jeżeli byście nie wiedzieli. Okej, okay, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra, jeszcze parę jednostek. Halo, proszę się pośpieszyć, kurde, teleportować tu na drugą stronę, bo już czeka tutaj armia, którą chcę stworzyć. Czekajcie, szperacz. Tych jednostek, których jeszcze nie wykorzystywałem. Dowódca, e, centaur, o, centaur, gigant, minotaur, shyguy, mm, pro. W sumie możemy jednego pro postawić. Żywa zbroja, grubas i noob. Okej, okay, wszyscy, wszyscy, lecimy. Dowódca musi być jeden. Wiadomo, dowódca musi być jeden. Jego obstawą będą szperacze. Nikt się po prostu nie spodziewa, że taka jednostka będzie mogła wyrządzić takie szkody. Także niech oni sobie tutaj leżą. Um, mamy jeszcze centaury. Centaury będą po tej stronie. O kurde, oni są. Tak, to są centra, centaury z łukami, także oni będą sobie po dwóch stronach, bo musimy jakoś odeprzeć tą e, falę, kurde, tych prosów. Powiedzmy, że ich będzie tutaj troszkę więcej. W sumie mogę jeszcze tutaj was dać paru. E, Minotaur. Minotaur będzie naszą pierwszą, znaczy będzie naszą jedyną e, linią ataku. O kurde, ale to będzie fajnie wyglądało. Za nimi, gdzie nie, gdzie będzie Shy Guy w liczbie takiej, nie wiem ilu ich jest. Będzie także dwóch Pro, to będą ochroniarze tacy prywatni i żywa zbroja grubas i grubas jeden. Albo trzech grubasów. Okej, okay, to już musimy po prostu wygrać. No, jeżeli to, to przegramy, to ja nie wiem naprawdę, co nam, może, co nam może pomóc. Coś będziemy musieli jeszcze pomyśleć. Rozpocznij bitwę! Oh, shit! Co tutaj się odpieprza? Ale zobaczcie, cały czas przegrywamy. Ej, ja nie wiem, jaką już mam armię zrobić, żeby to wygrać. To jest przesada po prostu. Zobaczcie, i cały czas ich jest masa, po prostu masa. Dobra, bierzemy. Trzeba pomyśleć. Trzeba pomyśleć. Noob, nie. Shaman, pro, gigant. Hmm. Może teraz. Raz, dwóch, trzech, czterech. Oh, fuck. Cztery gigantów tu jest. Dobra, zepchnijcie ich. Zepchnijcie, dobra. Niech szajgaj też. Nie, ja wygrałem. Widzisz, <laughs> Widzicie, Mati by przegrał. No nie wiem, chyba przegrasz, panie flotarze, tutaj. Tak mi się zdaje tą bitwę. Dalej, kurde, zakończcie to. Nie no, te giganty bardzo szybko umierają. Dobra, potrzebujemy czegoś, co będzie miało jeszcze większy atak. Albo wezmę same centaury. Zaraz zobaczę, ile centaury mają ataku. O nie, on ma 40 HP tylko. Dobra, to będzie armia centaurów i paru gigantów po prostu. Bo nie, nie widzę innego po prostu wyjścia, co można by było tutaj jeszcze e, takiego zrobić, żeby pokonać tą armię prosów, flotarów. Oj, chyba się co, o coś zblokowałem, dziękuję. E, dobra, centaury, o nie, tylko że te centaury, no właśnie, te centaury biją z łuku, też nie ogarnąłem tego. Dlatego w pierwszej linii, dosłownie w pierwszej linii będą minotaury, które po prostu będą musiały przeżyć ten atak. I tyle, żeby centaury wreszcie pozabijały. Ok, wszystko jest. Wszystko powinno być spoko. Jeszcze weźmiemy sobie drugi szereg, stworzymy z nich. I to musi po prostu być wygrana. Jeżeli to przegramy, to w... po prostu nie wiem. Nie wiem, co możemy jeszcze zrobić. Czekajcie. Gigant, żywa zbroja. Dajmy trzy żywe zbroje. Lecimy. Lecimy. Powinno być teraz. Powinno być teraz spoko. Mm, rozpocznij bitwę. Niech się rozpocznie ostateczna bitwa o panowanie na tej krainie. Kurde, co tutaj się dzieje. Ale zobaczcie. Teraz. Teraz to wygląda na w miarę wyrównaną bitwę. Tylko no pro teraz przegrywają. O kurde, w ogóle jak ten centaur. To są centaury? Minotaury. Jak te minotaury fajnie wyglądają. Dopiero teraz zauważyłem to. I ostatni pro został zrzucony w przepaść. Także udało nam się to. A nie, jeszcze tu jest jeden. Jeszcze tu jest jeden ostatni. Dobra, i teraz spróbujemy po prostu. Na sam koniec. E, spróbujemy odeprzeć tę armię. Właśnie minotaurów, centaurów, gigantów, żywych zbroi i wszystkiego, co tutaj, co tutaj jeszcze jest. Halo, pr proszę przejść na swoją połowę. Czy oni się będą teleportowali? Mam nadzieję, że tak. Dobra, zobaczymy, co mam jeszcze um, przygotowany z jednostek niebieskich. Pek, pek, pek. Rycerz, mechaniczny rycerz. Dobra, to może być spoko. Czekajcie, odłożę sobie wszystkie jednostki. Czy wszystkie już przeszły? A, przechodzą dopiero na swoją połowę, także chwila. Topornik głowy. Żywa zbroja Iron Fista sobie damy na pewno jednego. Um, Watachy Wilków, dobra. To powinno, by, to powinno bez problemu zatrzymać ich. Oni widzę, że już są przygotowani. Także rozłóżmy niebieskie jednostki. I to tak. Iron Fist, jako je, jedna jednostka. O kurde, musi być tutaj pięknie. Mroczny mistrz Ninja. 360 HP masz. Watacha Wilków. Jako, że te Watachy Wilków są się później jakby, no więcej tych wilczków będzie czy zobaczcie jak przesuwam, to pokazuje tak jakby mi jednego, rycerzy Daj, dajmy sobie trochę rycerzy, żeby nie wiem, coś po prostu porobili żeby była taka e, siła um, nie wiem, po prostu tacy, prosta jednostka, którą można zabijać w dużych ilościach, to chciałem po prostu powiedzieć mechaniczny rycerz, jeden wow Okej, okay. coś tu się odpieprza dziwnego, dlatego trzeba wystartować od razu z tą bitwą szybko. Jeszcze o głowy mi został, ale kit z tym. O, szybko, szybko bitwo rozpocznie się. Bo wydaje mi się, że mechaniczny rycerz ma jakby obszarowy taki atak. O kurde, chociaż nie, minotaury. Iron Fist, gdzie jesteś? O, rycerze, dobra, rycerze sobie tutaj radzą. zabiją zabiją giganta. I jest! Gigant jeden został zabity, ale co z tego? Skoro reszta cały czas e, cały czas żyje, czyli będziemy musieli postawić znowu na inną jednostkę. Kurde, te armie, jakby nie udaje mi się stworzyć takiego mm, dość wyrównanego spotkania. Zawsze to jest tak, że jedna strona po prostu dominuje nad drugą. Dobra, żywa zbroja szaman. Nie, 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 nie. Musimy coś tutaj innego zrobić. Idziemy, idziemy zobaczyć, co możemy tutaj kupić fajnego. Coś, co, co na pewno minąłem, a coś, co się tutaj... Przyda. Hmm. Zobaczmy różne frost i kajtek. Czyżby to była Czyżby to mieli oni. Zdecydować o tym starciu. Dobra, spróbujemy. Może oni. To właśnie oni wygra. Ej Gigant! Halo, no właśnie teleportuj się. Dziękuję bardzo. Weźmiemy sobie troszeczkę pieniędzy, nawet trochę dużo pieniędzy sobie weźmiemy. Dziękuję bardzo. Chociaż nie, potrzebuję jeszcze więcej. Chociaż nie, przecież ja mogę sobie to szczytować. O, weźmiemy tak, weźmiemy tak, tak, szafir. Dziękuję. pyk, 64 i ruszamy. Ruszamy, moi drodzy, pokajtka i frosta twórców, e, twórców mapy. I wydaje mi się, że to. To będzie już ostateczne spotkanie. To, które już zakończy wszystko. Mam taką nadzieję przynajmniej. Oczywiście jako obstawę będą mieli... Znaczy oczywiste. To nie jest oczywiste, ale będą jako obstawę mieli dyniogłowych, bo to jest jedyna chyba jednostka, której jeszcze tutaj nie ruszałem. I szaman. Okej, okay, szaman. Minotaurów nie chcę, bo wiecie, są po jednej stronie, także nie ma sensu ich jakby e, dawać. Frost, twórca. Okej, okay. pyk. Pyk. Panowie, musicie to zrobić. Czajsz Frost, Kajtek, odwróć się, tam jest twój przeciwnik. Ech, kajtek. Chyba, że on jest tak pewny siebie, że on wie, że to wygra. Dobra, zobaczymy. Szaman, mam, szaman powinien być jednostką leczącą. A może jest szaman jednostką leczącą. W sumie się na razie o tym nie przekonamy. I dyniogłowy. Zióp, dyniogłowy ile macie? 30 HP. Także całkiem, całkiem sporo. Dobra, damy dosyć dużo tego, bo pamiętajcie, że są jeszcze trzy giganty i trzy wyżywe zbroje. Także tych jednostek musi być cała masa. I teraz, czy uda nam się wygrać? Możecie napisać w komentarzu teraz, czy uda nam się wygrać to ostateczne spotkanie w tym odcinku. Szaman, może jeszcze więcej szamanów potrzebuje. Może rzeczywiście oni leczą, i oni muszą być tutaj w środku tych wojsk rozproszeni. Może to jest sposób na wygraną to, czego mi wcześniej brakowało. Dobra. Czy takie siły... Czekajcie, jeszcze tutaj paru dam dyniogłowych. Okej, okay. takie siły powinny to e, rozwalić wszystko. Bierzemy... Oj, nie mogę trafić do środka. Pyk. E, rozpocznij bitwę. Niech się rozpocznie... O kurde, dyniogłowy, jak się rzucili na te minotaury. Co się tu dzieje? A nie, szaman po prostu, widzicie, on napierdziela jakby z dystansu z jakiejś takiej kuli, czegoś takiego. Żywa zbroja, 520 HP, ale jest cały czas spoko. Wow, dynio głowy, jaki jest szybki. E, a gdzie jest Frost? Dobra, widzę Frosta. A Kajtek? Czyżby Kajtek już poległ? Ej, to jest dobra, to jest w miarę wyrównana bitwa. Szaman, widzę, że trzyma na dystans te wszystkie swoje jednostki. Chociaż zobaczcie, że minotaury tutaj. O, ej, każdy minotaur ma 150 HP. Teraz już rozumiem, dlaczego tak się to dzieje. Nie, no, dyniogłowy też jest kozacki. Zadaje dużo obrażeń i wypycha te jednostki. Dobra, wypy... wypchnięciem chyba nawet to wygramy. Szaman, kurde. Bicie, bicie. Nie ma już dyniogłowych prawie. A nie, frost jest. Wow, frost, jakie ma obszarowe ataki. Okej, okay. bicie tego giganta tutaj. 117 HP. Tak, raczej to wygramy, moi drodzy, także udało się. Um, udało się wygrać tą ostateczną bitwę. I wygrał Frost Kitek. Czy jest tu gdzieś Kajtek? Hem. Wem tak, no, chyba poległ. Ale Frost. Poprowadziłeś tam drużynę do zwycięstwa. Także dziękujemy. Dziękujemy za wygranie tej bitwy, a ja będę się z Wami moi drodzy żegnał. Także zostawcie łapę w górę, jeżeli film wam się spodobał. Jeżeli chcecie, oczywiście kolejne. Co chciałem jeszcze powiedzieć? W sumie nic. Także do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!